jest za kratami. Witam Was, kochani. Tak jak się domyślałem, dzisiaj będę miał trudny dzień. A dlaczego, powiem Wam. Jak już wiecie, poinformowałem Was o tym, że kamerzysta jest za kratami. Nie uważam w tym nic złego, poinformowałem swoich fanów, wszystkie media informowały i w ogóle. Ale nigdy nie poruszałem tematu takiego jak pedofilia ani dziecięca pornografia, bo nic na ten temat nie wiedziałem. Ale to nie o to chodzi. Ktoś trąbił na story, że znaleźli dziecięcą pornografię. Ktoś gdzieś indziej trąbi na live'ach o pedofilii. A co się za tym niesie, powiem Wam. W telefonie kuzynki Lorda znalazłem w Google w wyszukiwaniu, co to znaczy dziecięca pornografia, co to znaczy pedofilia. I co za tym idzie? Osoby, które o tym gadają, tak po prostu sobie luźno gadają, nie wiem, żeby po prostu poinformować opinię publiczną, być może, żeby sobie zbudować większe zasięgi. Nie wiem, w jakim celu to robią, jeżeli same wiedzą, że ich publika jest związana z dziećmi. I teraz pytania dzisiaj będą do mnie padały takie. Stary, co to znaczy dziecięca pornografia? Co to znaczy pedofilia? Ja będę musiał dziecku w wieku 12 lat to wytłumaczyć, gdzie zawsze uważałem, że to dziecko ma czas na to, żeby dorosnąć, żeby dowiedzieć się być może na jakichś tam lekcjach w szkole albo może gdzieś indziej na ten temat, a nie w wieku 12 lat przez internet. Co sądzę? Że osoby, które tak sobie luźno o tym gadają, umywają rączki i powinni wszyscy dobrzy wujkowie, którzy informują cały internet o tym, wytłumaczyć może tym dzieciom, co to znaczy. A może za mnie wytłumaczysz, niech powiedzą na story. Dobry wujek niech powie, co to znaczy dziecięca pornografia, tak jak o tym mówi. A może inny dobry wujek niech powie, co to znaczy pedofilia. Powiem Wam, szok. Dzisiaj będę miał zestaw pytań, muszę się na to przygotować. Nie wiem, jak mam to wytłumaczyć dziecku. No, to są pierwsze wstępy, co to znaczy seks i w ogóle, i co się z tym wiąże i z tą dziecięcą pornografią. Powiem Wam, dla mnie żenada i szok. Osoby, które tak sobie o tym gadają lekko, proszę bardzo, niech to zrobią za mnie. Niech tłumaczą dzieciom teraz, co to znaczy. Oczywiście wszyscy, którzy to mówią, to nie mają za dużo z dziećmi nic wspólnego, to tego tamto. No dobra, instynkty macierzyńskie przychodzą z czasem i w ogóle, ale mogą zrobić krok do przodu i zanim te dzieci będą mieli i w ogóle, no to niech się postawią w roli tłumacza, co to znaczy.